Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was w pierwszym odcinku z gry Kroniki Myrtany Archolos. Tak się nazywa gierka. Moi drodzy, zostawcie lajka na sam początek, komentarz, subskrypcję, jeżeli chcecie zobaczyć polskiego Rewinda, wejście na mój drugi kanał, tam się niedługo pojawi, też był fajny, możesz zobaczyć. Twitch robię po to streamy, zapraszam i musicie mi wybaczyć. Dawno nie nagrywałem, jestem pewien, że zaczynam nową giereczkę, bo tutaj musiałem na początku sprawdzić tak zwany performance, czy najzwyczajniej w świecie wszystko śmiga, jeszcze sobie tylko zobaczę i ustawię, żebym widział, jakie jest zużycie procesora i myślę, że możemy zaczynać. Jeżeli nie wiecie, jak ustawić giereczkę, to macie też poradnik, który nagrałem, jeżeli chciałbyś pograć sam, a niekoniecznie chciałbyś oglądać serię, ale chociaż zostaw suba. Jeżeli to zrobiłeś. Tak, dawno nie nagrywałem, więc tutaj moje podejście może być takie średnie. Musicie mi delikatnie wybaczyć. Wszystko widać, wreszcie się udało. Chyba z 4 godziny próbowałem to naprawić. Nie widziałem intra, bo je Królestwo skipnąłem. Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. W ciągu długich lat swojego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a wróg działał szybko i bezwzględnie. Z powodu przedłużającej się wojny gospodarka Królestwa Myrtany pogrążała się w coraz większym kryzysie. Rozwiązaniem tego problemu miało się okazać zwiększenie kontyngentu górników na wyspie Korinis. Przestępców skazywano na przymusowe roboty w otwartym więzieniu, nazywanym potocznie Górniczą Doliną. Znamy, ja Tymczasem, aby znam. Jest przetrwać seria na aktualny kanale. impas na Można wejść. froncie, król wysłał całą potęgę swojej morskiej floty, chcąc jednym sprawnym uderzeniem uniemożliwić podbój niezwykle istotnych wysp wschodniego archipelagu. Niestety, admirałowie królewscy źle ocenili sytuację, a orkowie okazali się równie sprawnymi wojownikami na morzu, jak i na lądzie. Flota Myrtany w ciągu kilku godzin wylądowała na dnie oceanu, a cenę tej porażki miała ponieść stolica regionu, pobliska wyspa Archolos. Chcąc zachować kontrolę nad regionem, król nakazał konfiskatę każdego statku mogącego przemieścić wojska na front, w tym całej floty gildii kupieckiej Araxos. A każdy zdolny do walki obywatel, niezależnie od stanu majątkowego, miał wkrótce zostać wcielony do armii. To wszystko jedynie zaogniło i tak bardzo napiętą sytuację na wyspie. Archolos zaczyna wrzeć od wewnętrznych konfliktów, wynikających z dużego zróżnicowania mieszkańców, a z każdym dniem na wyspę docierają kolejne fale uchodźców. Tymczasem na małej wyspie Londram Ale długie dwóch intro. braci szykuje się do ucieczki na Archolos. Właśnie ciary przeszły. Kurwa, ile ja czy... Właśnie, normalnie mam gęsią skórkę. Widać to chyba. Jest gęsia skórka posiadana. Jeden chyba z największych modów i taki, który pierwszy, który ogrywam, i jeden z chyba z takich najgłośniejszych, bo z profesjonalnym dublingiem ludzi. No i zajmowała się to naprawdę masa osób, bardzo długi projekt. Długo trwał. Okej, to będzie zaczęcie. Strasznie mi się długo wszystko wczytuje przez dysk. Trzeba chyba zakupić SSD-ka. Znaczy mamy SSD-ka, ale akurat giereczkę mam na innym dysku. Może coś pomyślimy w następnym odcinku. Ważne, żeby nagrać te pierwsze odcinki i wrzucić od razu, a dalej będziemy Wygląda na to, że myśleć. jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Słyszałem, jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj zresztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Dobra, Jorn.
Nowy wpis. Ja już nie pamiętam, co tu się robiło. To jest tu. O, mamy wszystko. Jest osobne, ładnie narysowane. Czy piękna grafika. Mega szanuję. Wiem też, jak się bije, bo już zabiłem szczura pod spację. Ja chcę ubić szczura. Chodź tu. Dobra, szczur ubity. To mięso się nie nadaje, ale to chyba nie ma więcej akurat co tu robić. Niestety mam sterowanie z Gotika 1. Da się to zmienić, ale to będziemy myśleć o tej zmianie, wydaje mi się, później. Gra. O, kufer! Nie, już się kurwa zaczyna, jak poprzednio. To samo. Ja tylko widzę kufer i tak. Kufer! Jak się tu skacze? Tym się skacze. Zobaczymy, może tu coś ukryli, co? Ja bym ukrył, jakbym był nimi. O! Kryty szczur. Chodź tu, Paramaxi. Cyk, ciosa walimy. Prawy sierpowy na szczura. Dobra, doświadczenie warto jest zbierać. No z poradników co do Nie możesz gierki. kontrolować. O, jak my się nazywamy? Nic tu nie ma. Marvin. Okej. Ludzie pisali, że wiedzą skąd jakby jest to imię i nazwisko. Ja nie wiem. Nie Jeżeli. znam się na otwieraniu Nie zamków. znamy się na otwieraniu zamków, ale wierzcie mi, że kurwa jeszcze. Bo z moim gameplayem to my się zaraz będziemy bardzo dobrze znali na otwieraniu zamków. Jest to jakiś Timo. Witam Hej, ty! serdecznie. Cześć, nazywam się Marvin. Jak się tu... Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie, niezupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Nie mam sprawy, Timo. Ale bym ci, Timo, kurwa, kopniaka sprzedał, ale to później. Na razie tutaj trzeba po... Flora! Amica! Cześć, jak leci? Źle. Pierwszy raz płynę statkiem No i chyba nie jestem muzyczka jest za sprawny. głośno i w Proszę, ogóle, weź jeżeli tylko by były jakieś położenie. problemy z dźwiękiem, to ja to naprawię później. Pomóż mi. Dopiero co zresetowałem Nogi mi kompa, się więc rozstały. wszystko może Muszę być, kurczę, powinnać tak średnio. pływać. Jak wtedy sobie poradzę? Ale ma... Zajebiste kwestie dialogowe. Super podkład. Mówiony. Szczerze mówiąc, też się trochę boję. A co ty? Wszystko będzie Wszystko dobrze. będzie dobrze. Już to widzę. Ta łajba na pewno pójdzie na dno i skończę w brzuchu morskiego potwora albo jeszcze gorszego paskudztwa. Wspaniale mnie pocieszyłeś, nie ma co. A, kurwa. Człowiek próbuje pomóc, a ona jeszcze coś tam gada. Dobra, ciosa na szczura. Tutaj trzeba posprzątać. Mamy tu skrzynię. To jest skrzynia. Czy ja tą skrzynię mogę otworzyć? Najpierw chciałbym zapisać grę. To zapisywanie gier jest niestety u mnie potwornie powolne, ale mam coś na to przygotowane. To znaczy jest taki magiczny przycisk stopu, albo przeniosę giereczkę. Na początku tylko te pierwsze dwa odcinki nagrać, rzucić. Miałem też streama za 2 godziny robić, więc jeśli chodzi o to, to jest, postaram się przyspieszyć proces. Pewnie te odcinki niestety będą ważyć 10 GB, więc no, tak szybko pewnie dzisiaj nie postreamuję. Ale no te 2 odcinki będę miał już spokój, żeby wrzucić codziennie odcinki, o której godzinie nie wiem, po prostu będę je wrzucał i od razu prawdopodobnie publikował, żeby nie czekać na jakąś 14 i 16, bo mi się tego nie chce ustawiać. Nagrywam, wrzucam, więc myślę, że w 15 dni wyrobimy się ze skończeniem serii, to jest na około 60 godzin, no i też powiedzmy, że... O kurwa, to jest naprawdę wolny zapis, łojacie chruper. Skrzynia. Co za daleko? Elegancko jest. Nie ta strona? Pokaż. I mogę. O kurwa, monety. Biorę. Pochodnie biorę. Nożyk. Nie biorę? Co nie biorę? Ale zajebista animacja otwierania skrzyni. Ktoś ma problem z tym, że otwieram beczkę? Animacja otwierania beczki? Torba przyprawa. O, chociaż ze mną to pewnie 70 odcinków z Gotika. Lecimy. Przydatna do gotowania. No dobra, tu są w ogóle nowe techniki, nowa animacja. Zajebiście się jaram, szczerze mówiąc. To jest chyba najlepiej, tak mi się wydaje, wykonana jakby modyfikacja z serii Gothic. Więc jestem mega. Ja lubię. Grałem ostatnio, możecie znaleźć. Zapraszam serdecznie, a teraz pogadamy z Kazem. Jak Jak podróż? podróż? Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsie, a zwrócę cały obiad. Oj, widzę, że jest giga problem. Jest zużycie GPU 100%.
No nie jestem w stanie jak to sprawdzić, więc dzisiaj zrobimy pierwszy odcinek, będzie taki 20-minutowy początek. Postaram się tylko zamknąć to jak najszybciej. Pamiętajcie, że jakość jest 2K, więc może będzie trzeba to pozmieniać. W sumie to nie gada, ja też będę gadać. Przybywam z Wysp Południowych. Więc jeżeli by lagowało, to naprawdę w kolejnym odcinku wszystko naprawię, obiecuję. To co robię, to moja prywatna sprawa. Więc nie zrażajcie się. Żalić się obcym, dlatego wolałbym, żeby tak pozostało. Rozumiem. Mamy tu eku. Ja bym sobie wyposażył się w prosty nożyk, wykorzystywany do pracy łuczarskiej. Nie do końca, więc to jest praca łuczarska. Co, że łuki robisz? Dobra, tu mamy torebka pieprzu, żeby lepiej smakowało. Dobra, mamy nożyk, więc możemy szczura... Cyk. Szybciuteńko. Tu jest jakiś chłop z mapami. Te chłopy z mapami to zawsze, kurwa. Mamy pirata. Witam serdecznie. Kim jest? A nie, to jest warsztat. Nie, to jest pirat. Aske. Jestem Marvin. A ja jestem waszym strażnikiem. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem. Rozumiem. Bardzo niemiło. Można z kulturką? Oczywiście, że można z kulturką. Urs. Hej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej... Coś tu kurwa mało rozmowni na tym statku. No masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. No tak szczerze mówiąc, to nie mam. Co cię trapi? Powiedz mi. Wierzysz w Bogów? Wiara zawsze była dla mnie ważna. Wierzę w to, że każdy jest panem swojego losu. To, że każdy jest panem. Ale wybieranie opcji dialogowych to jest kurwa magia. Nie każdy jednak ma ten przywilej. Na szczęście dla mnie przejrzałem na oczy. Przeżywasz kryzys wiary. Wiara to nic innego jak kłamstwo, powtarzane w kółko przez ludzi bojących się ciemności. Dziękuję za wysłuchanie. Miło czasami podzielić się z kimś swoimi troskami. Proszę bardzo, Urs. To taki drobiazg jako upominek. O! Kto wie, może ci się kiedyś przyda. Ja już nie zamierzam bawić się magią. No i można pogadać? Otwieranie zamków otrzymałeś? A, zaklęcie. Idziemy tam. Oczywiście, że idziemy. Zameczki, skrzyneczki. Kurwa, to jest więcej rodzajów skrzynków. Beczeczki. Oczywiście, że będą otwierane. Zamykam, żeby nikt nie widział. No i co? I tutaj chyba kuferek jest do otwarcia. Cyk, mam nadzieję, że nie pożałuję tego, co? O kurwa, jaka animacja. Zamek otwarty. Jo, cię kręca. Co tu jest? Wytrych, podoba mi się. Pochodnia. Strój marynarza. Złoto. Oraz grog. Nowy wpis pod podkładem. A jak się tu te wpisy patrz? To nie będzie szybka gierka. To nie będzie szybka seria. No ja raczej powoli sobie. W jednej ze skrzyń znalazłem grog. Może ktoś przekonał, by powiedział mi coś ciekawszego. O, proszę bardzo. I to są przydatne rady. Ty, to może ja powinien częściej w tym gotiku czytać. A mogę na przykład tobie dać groga? Ty. Hej, ty. Wybacz mi, ale jestem... Czyli nie. Ale jednego z piratów. A ile mam tego groga? No trochę mam. Boję się na razie zakładać strój marynarza, bo coś czuję, że mogą mnie dojechać. A ten zapis, no nie będę zapisywać co 5 minut gierki, więc... Więc może by grogu poprawić ci nastrój. Grogu poprawić nastrój. O kurwa, jak wielki. Ale z 5 litrów... O, jocie, kryńca. Widziałem, jak się przyglądasz, gdy robiłem strzały. Pewnie sam byś chciał spróbować, prawda? Najważniejsze w robieniu strzały jest dobre drewno. Jeśli czujesz, że patyk jest łamliwy, to wyrzuć go jeszcze na etapie strugania. Nic ci po ostrym grocie i wspaniałej lotce. O, sorry, wy to słyszycie. Nie podczas naciągania cięciwy. No racja. Mógłbyś mi opowiedzieć coś o kapitanie? Chyba postradałeś zmysły, że o własnym kapitanie będę mówił pod pokładem. Życie mi jeszcze miłe. Jedyne, co ci powiem, to żebyś z nim nie zadzierał. Może i wydaje się miły i skory do ugody, ale jeśli tylko coś mu się nie spodoba, to już po tobie. Okej. Okay. Mam jeszcze jeden grog, jakby ktoś nie był tak rozmowny, jak ten ziomuś tu. I sprawa w ogóle ogólnie wygląda tak. O, możemy sobie tutaj wyjrzeć zza krat, bo jesteśmy kurwa zamknięci. Sprawa wygląda tak, że nie jesteśmy tutaj wybrańcem, przynajmniej tak mówi główna fabuła. Serio, sorry, jeżeli laguję. Tak mówi główna fabuła, bo widzę, że jest użycie CPU, GPU 100%.
tylko staramy się przetrwać, także nie jesteśmy nikim wyjątkowym. No i szczerze mówiąc, wydaje mi się to całkiem spoko. Taka, zobaczymy co przyniesie fabuła, ale za dużo to nie zdradzili. Fabio, czy ja gadałem z Fabio? Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk chcesz? Coś mi się wydaje, że ktoś powinien dać ci lekcję dobrych manier. I tym kimś. Masz jakiś problem? Oj, sorry, że skipuję. Skądże, ale twoja wygadana buźka. Ja już jestem kurwa na tryhardzie. Trzeba ubrać strój marynarza. Wydupcaj. O kurwa. Zaraz. Wprowadzamy oponenta tutaj. Szybko założę strój, mówię wam. To będzie warp. I wyciągam. Dobra, bronię. Dobrze, że przynajmniej nam nic nie zajebał. Pierwszy wpierdol obskoczony. Witamy w Korinis. Będzie dobrze. Chodź tu kurwo. Dobra. Ty, a ja nie wiem czy ja w tym... O, zaskoczyłeś mnie no. Jeszcze szukasz guza? Smarkaczu? Nie. Chyba. Nie mam życia, nie szukam. Ołaja kurwo. Hej, jak podróż? Strasznie ciasno pod tym pokładem. Mam od starego się uczył. Dopłyniemy szczęśliwie na Archolos. Pozycja bojowa. Dobra, biorę ten prosty nożyk. Dobrze, że mi nic nie zajumał. Ale fakt, że w Gothiku masz dwie opcje dialogowe, którymi możesz poprowadzić to, mega zajebiste. Już mi się to podoba. Już mi się podoba. Już jestem zajarany, fyst. Dotrzemy na wyspę, a wtedy będziemy bezpieczni. Twoją drogą, Daryl jestem. A ja Marvin. Jak ty to robisz, że jesteś taki spokojny? Cóż, jeśli los chciałby nas zabić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Najwyraźniej jednak wciąż nam sprzyja. Mój brat twierdzi podobnie. Mądry facet. A który to mój brat? Tamten? Mam szczęście, że trzymacie się razem. Podobnie jak ja z Maven. Nie wiem, co bym bez niej zrobił. Pewnie jakieś kompletne głupstwo. Swoją drogą widziałem cię, jak wchodziłeś na pokład. Wygląda na to, że jesteśmy rodakami. Też przybywasz z Londram? A jakże. Zakładam, że wyruszyłeś z tego samego powodu, co my. Byle najdalej od wojny. Otóż to, za duże ryzyko. Poza tym nie chciałem... Dwie opcje dialogowe, rozpierdala mi to łeb. Dobra praca, rodzina. Wojną niech się zajmą koledzy po fachu, a ja... Ja już mam o co walczyć w życiu. Jak myślisz, jak... A, nie muszę tego czytać, bo tu mówi, on tu mówi. Czyś ty rozum postradał? Król ma nas w nosie. Mam kumpla w armii, który ma dojścia i wie co i jak. Od bitwy o wschodni archipelag nie docierają do nas żadne nowe kontyngenty. Londram utrzyma się parę dni, może tydzień w najlepszym wypadku. Uwierz mi, kolego, nie masz tam po co wracać. Okej, okay. I to jest stolica, tak? Upada. Chyba Ezekiel? Coś kojarzę, podobne imię. Po co płyniesz na Archolos? Ciekawe, czy spotkamy stare postacie. Chłopcze, jestem kupcem. Archolos to prawdziwy raj dla handlarzy różnej marki. Jego. Prawdę mówiąc, jedyny w całej Jego. Okolicy. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to może znajomy skręcić niezły interes z dala od tych paskudnych orków. No i przy okazji może uda mi się tam znaleźć całkiem dobrą partię dla mojej córeczki. O, witam serdecznie. Moim największym skarbem, a ja jestem gotów zrobić wszystko, by była szczęśliwa. A czy ona ma w tym temacie coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. Przecież młode to jeszcze i głupie. Nie wie, co dla niej będzie najlepsze. Jeszcze by jej strzeliło do głowy wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. Czuję w kościu, że ta podróż była najlepszym pomysłem. Jeszcze temu dzisiejsza młodzież. Trzymasz się? Ale by było jeszcze, jakby tak pomyślała. Trzymasz się? Proszę. Ostatnia próba. Myślałem, że naprawdę zrobię to, że jak 10 razy zapytasz, to on ci odpowie coś innego. Ale i tak na razie jest dobrze. Wrażka. Witaj, kim jesteś? Przez lata ludzie nazywali mnie różnymi. A podoba mi się to granie, muszę nic dużo mówić, po prostu słuchamy, co oni gadają. Imię Wrażka.
Brzmi egzotycznie. Pewnie dlatego, bo płynę z egzotycznego kraju. Skąd pochodzisz? Z dalekiej krainy, Marvin. Raszka. Której i tak pewnie nie słyszałeś. Chwila, skąd znasz moje imię? Ty. Z reguły jestem dobrą słuchaczką. Aha. A tu pod pokładem jest dość ciasno. Jo cię kierinca. Chłopakiem. Mam dla ciebie pewną... Najmilszym, najmilszym. Widzisz tę gnidę, która struga sobie strzały? Ten dupek zabrał mi moją skrzyneczkę i ukrył ją jako swój własny łup. Widziałam, jak poszedł z nią w głąb ładowni. Sama bym to zrobiła. Przepraszam. Spuszcza mnie z oczu. Przypadkiem, miskich, przysięgam. Pod podkładem, dobra, mamy ty. My ze statku nie wyszliśmy, a ja już mam kurwa 3 questy. Jestem zajęta? Zostaw mnie w spokoju. Szmato. Nie widzisz, że rozmawiamy? Nie widzę akurat. Hej. Jorn, a to mój brat. Nie dopłynęliśmy do brzegu, a ty już szukasz kurwa. Już dostałem. Silną miał łapę. Widziałem. Następnym razem celuj między oczy. To zawsze działa. Ty, coś nowego? Przez to szalejące morze nic nie słyszę. Udało ci się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią, w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już... Dwie opcje dialogowe, to mnie będzie rozpierdale. Słyszysz? Jotiku. Chyba ktoś idzie. Ktoś idzie? A ja nie zdążyłem, kurwa, nie zdążyłem zrobić questów. A to o to chodziło, że jeszcze z nim pogadam. Ale kwaśno, skąd miałem wiedzieć? Ty, łysy! Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łepetynie. Zgarnij resztę i jazda na pokład. Koniec trasy? A żebyś wiedział, tak się jakoś składa, że każdy rejs ma swój koniec. Myślałem, że popłyniemy na krańc świata jeszcze dalej. Twoi ludzie wydają się być czymś bardzo podekscytowani. I ten pierwszy tekst to taki cringe'owy. Twoi ludzie wydają się... I opcje dialogowe, kurwa. Hej, popatrzcie jaki bystrzak. Widać, żeście najbardziej rozumni spośród tej bandy patałachów. Cierpliwości, zaraz sam się o wszystkim... Dobra, ja tu mam questa, chłopie. Muszę... Szkatułka się sama nie zgarnie, wiesz, że chodzi? Zanim do niej dotrzemy, musimy załatwić... Szkatułka. Jeszcze muszę pogadać. ...sprawę niecierpiącą zwłoki. No już. Ja zaraz będę. Zaraz będę. Nie, nie, nie. Kurwa. No ze szk... do szkur, żeblaszka. No i poszło. No i wszystkie questy na początku. Już wszyscy poszli się, ja wiem. Daj mi drugą szansę, please. Razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Chwila, do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpłyniemy. Lada chwila zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre i brzytwa skały. Więc choćby sam Beliar miał mnie przekląć, nie podpłyniemy. Ale w szoku. Co prawda, zgodnie z umową, mieliście dostać szalupę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu, ale jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było? Ty co? Nie jestem żadnym złodziejem. Nakarmiłem cię, napoiłem, wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie po gębie. Ale... Wchodząc na statek, miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na Inosa przysięgam. Ktoś... Timo, To nie to, co ukradłem, tak? Chciałem się z tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni. Ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co ty robisz? To jest ta scena z początku. Interweniuj? Kurwa, jakie ciężkie wybory molarne, Timo. Interwencja. Konieczne. No proszę, kogo my tu mamy? Mały szczurek. Dopiero co wypełzł spod pokładu i już... Ja cię kręcę, jestem zestresowany, kurwa. Wyglądasz na rozsądnego dzieciaka.
Naprawdę chcesz nadstawiać karku za tego parszywego śmiecia? Szczerze mówiąc, no nie do końca. Nie! Moim własnym statku. Nie! Nie, bo ja nie, wybory moralne ja nie mam zapisu. Nie. Dogadamy się, Becker, na pewno. Bo rozmawiajmy. Świetnie, fantastyczna odpowiedź. Chcesz marnować siły na tak marnego oszusta jak on. Poza tym na twoim miejscu byłoby mi żal tępić taki piękny miecz. Pięknie to rozegrałem. No tu masz rację. Trochę szkoda. W dodatku zabrudziłbym pokład krwią tej szuj. Na szczęście możemy łatwo rozwiązać ten problem. A, skoczy z tego. O, chuj. Niech zajmie się nim może. Oj, dupa. Ja? Wy cholery jedne! Zostałem wrobiony, sukinsyny. No, a teraz z pozostałymi zróbcie to samo. Nie, a ja mam questy ze 3. Nie mamy z tym nic wspólnego. Timo miał zapłacić za was wszystkich. Kurwa, questy. Jeśli masz przy sobie coś cennego, daj mi to. A dostaniecie szalupę. Tak myślałem. Ja mam. Panowie, czyńcie honory. Nie, jeszcze szkatułkę miałem zwinąć. Szczury lądowe. Wszystkie questy z 20 minut, wszystko... A, poszło. Ale tam mieliśmy z 3 questy, to z 2 kwestie dialogowe, więc najgorzej nie jest. Ja cię kręcę, jaka animacja, chłopy. I złodziej przejdzie, a my musimy skakać i zabić niewinną osobę. Ale do dupy. Zabijemy go przy następnej okazji. Bo ta jedna laska nie umie pływać i ona przez to zginie. Sadek giga. Smutek. Tak zwany następuje. Ale fabułka niezła. Szkoda, że trochę więcej nie spędziliśmy tam czasu. I mamy nową lokację i mamy 26 minut odcinka, 100% GPU, więc ja muszę przeanalizować odcinek i najwyżej przełączyć się na delikatnie gorszą jakość. Zobaczymy. Widzimy się przede wszystkim w następnym odcinku. Dzisiaj, kiedy widzicie ten odcinek, nie wiem, które jest, pewnie z północy albo drugie w nocy, więc dzisiaj pewnie następny będzie o 4:00. Tam się dalej rozgadam o wiele więcej, bo wszystko będę wiedział, jak ten odcinek się nagrał. Będzie więcej energii, będą gigadymy. Zostaw lajka, wpadnij w linki w opisie. Pozdro. Nie mogę zatrzymać nagrywania. O, mogę. Siema.